Dzień dobry. Otrzymałam pytanie, jak w swoim filmie, w kanale YouTube sprawdzić, w którym fragmencie YouTube ma do nas jakieś wątpliwości i że nagraliśmy coś niezgodnego z prawami autorskimi i nasz film nie kwalifikuje się z tego powodu do wyświetlania reklam i do zarabiania. To nie jest ważne tylko dla tych, którzy już zarabiają, ale również dla tych, którzy w przyszłości chcą zarabiać, bo dochodzenie do momentu, kiedy kanał jest akceptowany, jest najeżone wieloma trudnościami. Między innymi nasze filmy są sprawdzane i jeśli mamy w nich właśnie fragmenty, które podlegają jakimś prawom autorskim, albo kawałki filmów, albo muzyka, która nie jest nasza i nie została przez nas zakupiona, to YouTube po prostu tych fragmentów się czepia i nie chce nam filmu zaakceptować. I w związku z tym również wszystkie wyświetlenia tego filmu i czas, który ten film nabija, też nie podchodzą pod statystyki, które budują nam ten moment, gdzie możemy zacząć zarabiać na kanale, czyli 1000 subskrybentów, no to akurat to się nie tyczy, ale te 4000 godzin wyświetlonych filmów w skali roku. Jeśli jest coś, co nie pasuje YouTube'owi, to nasze filmy po przejrzeniu ręcznym nie zostaną zakwalifikowane i nasz kanał może zostać odrzucony do zarabiania, jeśli takie elementy będą. Więc warto sprawdzać już teraz, od razu, na bieżąco, jak budujecie swój kanał, które filmy budzą jakieś wątpliwości YouTube i gdzie są te fragmenty, które mogą być nieodpowiednie ze względu właśnie na prawa autorskie. Jak to zrobić? No wchodzimy oczywiście do YouTube Studio, bo tam wszystkie się znajdują informacje, których potrzebujemy. Wchodzimy do naszego YouTube Studio i możemy to zobaczyć przy każdym naszym filmie, który jest opublikowany. W każdej chwili jakby pokazują nam się te informacje na bieżąco. No może nie bezpośrednio w tym samym dniu, co publikacja filmu, ale to się pojawia, bo YouTube bardzo szybko dochodzi do wniosku, że na przykład jakiś fragment muzyki czy jakiś fragment naszego filmu jest skopiowany z innego filmu i nie powinien być, i mają do niego jakby no, wątpliwości, czy my jesteśmy autorem tego. Gdzie to widać? O, wchodzimy w naszą zakładkę filmy, w naszym YouTube Studio i tutaj mamy każdy nasz film opisany, w skrócie opisany. Tu jest widoczność, publiczny, czyli że opublikowany, że go widać, ograniczenia, data publikacji, wyświetlenia, komentarze i czy te komentarze były pozytywne, czy nie. Nas interesuje w tej chwili rubryka ograniczenia. To jest ta rubryka, w której jeśli jest napisane brak, to świetnie, to znaczy, że ten film nie podlega żadnej dyskusji, nie ma tutaj ani muzyki, ani żadnych scen, które nie podobają się YouTube'owi i nie chce ich zaakceptować jako nasze. Natomiast są filmy, które mają taką informację, rozszerzenie dotyczące praw autorskich. Ten film zawiera materiały chronione prawem autorskim, w rezultacie przysyłający nie może na nim zarabiać. Ten film nadal jest widoczny w moim kanale w YouTube i oczywiście mogę zbierać wyświetlenia i ludzie będą go oglądali, ale z jakichś powodów YouTube nie zaakceptował go do zarabiania, czyli reklamy na nim wyświetlane, nawet jeśli mój kanał zostanie zaakceptowany, no to na tym filmie nic nie zarobię. Nikt nie wrzuci tutaj reklamy i ja nie będę dostawać za to pieniędzy. Także jeśli Wam nie zależy w ogóle na zarabianiu w przyszłości na kanale YouTube, no to nie jest temat, który Was jakoś może dotykać. Natomiast jeśli chcecie w przyszłości na swoim kanale zarabiać, to zwracajcie uwagę na ten komentarz tutaj. Ja mam już 3 takie filmy i teraz przejdę do następnego, żeby pokazać, co dalej, w jaki sposób można usunąć sobie z filmu te fragmenty i jak w ogóle znaleźć moment filmu, którego czepia się YouTube. Bo nasze filmy mogą mieć, tak jak ten na przykład tutaj, 13 minut długości. I teraz taka informacja, że są jakieś rozszerzenia, nie daje wiele. Trzeba zobaczyć szczegóły. Czyli najechać myszą na tą tutaj zdanie, roszczenie dotyczące praw autorskich w wierszu dotyczącym filmu i kliknąć na niebiesko podświetlone Zobacz szczegóły. Jak to zrobimy? To otwiera nam się okno, gdzie mamy więcej informacji o tym, czego dotyczą te wątpliwości YouTube'a.
No dobrze, wpływ na kanał, widoczność, zarabianie, nieodpowiedni. No to jest właśnie informacja, że mam tutaj w tym filmie coś, co YouTube'owi się nie podoba i w związku z tym nie będę na tym filmie zarabiać. I tu poniżej są informacje szczegółowe. Na przykład, bardzo ważne dla nas, w jakim fragmencie filmu jest ten element, który YouTube nie akceptuje. I tu jest napisane 3,59 do 5,15, czyli między 3 minutą i 59 sekund tego filmu, a 5 minutą 15 sekund tego filmu. Tu można również odtworzyć ten fragment filmu, który podlega dyskusji. Mówię, że podlega dyskusji, bo czasami YouTube się myli, bardzo rzadko i oczywiście można z nim dyskutować. Ja akurat tutaj wkleiłam jakiś fragment jakiejś reklamy filmu, przez przypadek gdzieś mi się zaplątał. No i z tego powodu, ponieważ jest to film wytwórni Universal Pictures, to nie może być tu, po prostu są prawa autorskie nawet do tej reklamy i to, co ja tutaj wkleiłam, to jest absolutnie nieodpowiednie i trzeba to wyciąć. I teraz, natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy mamy wątpliwości, czego się czepiał YouTube i właściwie wydaje nam się, że nie mają racji, bo myśmy na przykład kupili muzykę do danego filmu i mamy absolutnie prawa autorskie, to tutaj jest taki guzik wybierz czynność i tu można albo wyciąć segment, czyli jeśli ja się zgadzam z ich opinią, że to jest nieodpowiedni fragment, nie mam praw autorskich do tego fragmentu, no to mogę sobie wyciąć ten fragment filmu. Pamiętajcie tylko, że wycinając go, wycinacie również ścieżkę dźwiękową, więc jeśli nagrywaliście jakiś komentarz, to akurat tego typu działanie nie jest najmądrzejsze. Lepiej to zrobić w jakichś zewnętrznych narzędziach i wyciąć tylko fragment filmu, a na przykład w to miejsce wkleić cokolwiek innego, żeby nie psuć sobie tego swojego komentarza, albo no jakoś edytować również komentarz. Albo jest tutaj guzik, czy masz prawa do tych treści. I jak klikniecie zgłoś przeciw, to pojawia się tutaj miejsce, gdzie możecie tak naprawdę dyskutować z YouTube'em. Potwierdź, że masz uprawnienie, wybierz typ uprawnienia, sprawdź wymagania, podaj uzasadnienie. To się po prostu krok po kroku przechodzi przez taki formularz, w którym te punkty wypełniamy i jesteśmy w stanie z YouTube'em jakoś na ten temat dyskutować. Jeśli rzeczywiście mamy na przykład do muzyki prawa autorskie, to możemy to uzasadnić i czasami zdarza się, że rzeczywiście oni te uzasadnienia akceptują. Jeśli będzie jakakolwiek korespondencja do Was zwrotna, korespondencja może być na przykład w postaci maila na tego Gmaila, który otwiera Wasz kanał YouTube. Czyli na to konto Google tak naprawdę, do którego dopięty jest Wasz kanał YouTube. Warto tam też czasem zaglądać, bo czasami są jakieś informacje od YouTube'a właśnie przychodzące na Gmaila. No i to jest tyle, jeśli idzie o znajdywanie fragmentu, do którego czepia się YouTube. Niestety nie wiemy w tym momencie, tu akurat ja nie mam napisane, czy to chodzi o ścieżkę dźwiękową, czy to chodzi o ścieżkę wizualną. No można się czasem zorientować od razu, ale jeśli nie wiecie, no może to dotyczyć obydwu rzeczy. Jedyne, co mamy tutaj podane, to po prostu, który fragment filmu nie został zaakceptowany przez YouTube do tego, żeby ten film był wzięty pod uwagę przy zarabianiu. Jeśli nie chcecie tracić czasu na dyskusję z YouTube'em, to po prostu starajcie się każdy taki fragment, który jest nieodpowiedni, usuwać, zastępować go czymś innym albo w ogóle usuwać po prostu z filmu opublikowanego. Tu macie ten prosty guzik, jak można po prostu wyciąć cały ten segment. Jeśli chcecie to robić w sposób trochę bardziej skomplikowany, no to musicie niestety film zdjąć i załadować go jeszcze raz po usunięciu danego fragmentu. Dlatego, tak jak mówiłam, warto obserwować te komentarze, które tutaj się pojawiają w kolumnie ograniczenia, bo jeśli opublikowaliście film i te komentarze, że roszczenia są dotyczące praw autorskich, pojawiły się od razu, no to możecie jeszcze szybko, bez szkody dla siebie, zdjąć ten film, usunąć to, co się YouTube'owi nie podoba i opublikować ten film jeszcze raz. Zanim ten film jeszcze zbierze jakieś wyświetlenia, polubienia, komentarze,
Im później to zrobicie, no tym więcej tracicie, bo po prostu w momencie, kiedy macie już film rozbujany, macie bardzo dużo wyświetleń, jakichś komentarzy i polubień, szkoda zdejmować w takim momencie film, bo tracicie te wyświetlenia. Trzeba będzie film opublikować jeszcze raz od początku i jeszcze raz zbierać to wszystko, co już mieliście wypracowane dla tego filmu. Jeśli macie jakieś pytania, no to piszcie oczywiście w komentarzach, będę odpowiadać w miarę możliwości. Jeśli film się podobał, to bardzo proszę kliknąć łapkę w górę. Jeśli kanał jest interesujący, to oczywiście zapraszam do subskrybowania, będziecie dostawać powiadomienia o innych moich filmach dotyczących i pracy na kanale YouTube, i czasami Facebooka, Instagrama i różnych innych tematów, na przykład dotyczących prowadzenia firmy w internecie. Pozdrawiam i powodzenia.